Sebastian Wojciszek, fizyka dla klasy siódmej. Krótkie podsumowanie. Spójrzcie, 13 wzorów, a tak naprawdę można by powiedzieć, że 15, no bo tutaj jest szczególny przypadek, a tutaj suma tych trzech to jest energia mechaniczna, więc tak na dobrą sprawę 15 wzorów. 15 wzorów, które spotkaliście w waszej podróży przez fizykę w klasie siódmej. I chciałbym te 15 wzorów podsumować, przypomnieć o czym są, jakie są jednostki, jakie prawa je nazywają. Może najpierw przejdźmy przez nie i powiedzmy o jednostkach. Prędkość to jest droga przez czas. Tak, jeśli mamy ruch jednostajny lub kiedy jest to prędkość średnia. W tych dwóch przypadkach można wprost użyć tego wzoru. No i jednostka prędkości to będzie metr na sekundę. Przyspieszenie to jest przyrost prędkości przez czas. Ten trójkącik to jest delta, duża litera grecka, która oznacza przyrost, czyli wartość końcowa minus początkowa. Czyli prędkość końcowa minus prędkość początkowa podzielona przez czas to jest przyspieszenie. Jednostka przyspieszenia w SI to metr na sekundę kwadratową. Dlaczego? No bo to jest metr na sekundę i jeszcze raz na sekundę. Tak to działa. Siła. Siła, jeżeli działa jedna siła, to będzie masa razy przyspieszenie. Jeśli działa więcej sił, to będzie siła wypadkowa. Więc może dopiszę tutaj to W, żeby było jasne, że to chodzi o siłę wypadkową. Jak się liczy siłę wypadkową, to jest osobna historia. Tego nie będę przytaczał w ramach tego powtórzenia, bo też się muszę do czegoś ograniczyć. W ramach tego podsumowania właściwie, tak? No i szczególny przypadek siła grawitacji, to postawiamy przyspieszenie ziemskie. Jednostka siły to newton, czyli kilogram razy metr na sekundę kwadratową. Ciśnienie. Ciśnienie to będzie zawsze siła przez powierzchnię, na którą ta siła działa. Ewentualnie, jeśli ta siła działa pod jakimś dziwnym kątem, to bierzemy tylko tę część siły, która działa prostopadle, ale to już jest raczej licealne zagadnienie. Jednostka ciśnienia to jest pascal, wielkie P małe a, to jest newton na metr kwadratowy. Dalej gęstość, tak? Z moich wykładów gęstość znacie z chemii, ale ona dotyczy i chemii, i fizyki. Gęstość to jest masa przez objętość, więc będzie jednostka adekwatna kilogram na metr sześcienny. Ona nie ma jakiegoś swojego imienia. Kilogram na metr sześcienny. Dalej, ciśnienie hydrostatyczne to jest gęstość cieczy, o której mówimy, razy przyspieszenie grawitacyjne, razy wysokość, w sensie głębokość, czyli to ile tej cieczy jest nad ciałem, które badamy. No i oczywiście jak to ciśnienie też w paskalach. Siła wyporu to jest iloczyn gęstości płynu, w którym ciało jest zanurzone, czyli cieczy, ale może być też gaz, jeżeli myślimy na przykład o balonach, razy objętość zanurzonej części ciała, czyli jak pływa góra lodowa, to nie cała objętość góry lodowej, tylko te około 6 siódmych, które jest zanurzone. I przyspieszenie grawitacyjne. Iloczyn tych trzech rzeczy, tych trzech wielkości fizycznych, daje nam siłę wyporu, która... Tak, tu jest W, tak, ale inny kontekst. Siła wyporu, oczywiście jednostką jest newton, więc nie będę znowu pisał. Praca. Praca to jest siła razy droga. W najprostszym przypadku, ale tylko takie przypadki omawiamy w szkole podstawowej, jednostką pracy jest joule. Moc z kolei to jest praca przez czas, czyli szybkość wykonywania pracy. Jednostką mocy jest watt, wielkie W. Tu się może mylić, że wielkie W na pracę i wielkie W na watt, ale to jest wielkość, to jest jednostka, więc no, trzeba uważać po prostu. Energia, ponieważ energia jest bardzo mocno związana z pracą, bo tak naprawdę energia to jest zgromadzona praca, to jest zdolność do wykonania pracy, to jest to, ile jest możliwości wykonania pracy w danym układzie. W związku z tym wszystkie te energie też mają jednostkę joule. Energia kinetyczna to jest 1/2 razy masa razy prędkość do kwadratu. Energia potencjalna to jest masa razy przyspieszenie grawitacyjne razy wysokość. Przy czym ten drugi wzór, no, on działa wtedy, kiedy jesteśmy blisko powierzchni Ziemi, czyli powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów nad powierzchnią Ziemi jeszcze ok, ale gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej to nie. I energia potencjalna sprężystości, 1/2 razy współczynnik sprężystości razy wydłużenie do kwadratu. Wydłużenie lub skrócenie. Dla sprężyny spełniającej prawo Hooka, czyli takiej idealnej sprężyny, to nie ma znaczenia, czy rozciągniemy ją o centymetr, czy ściśniemy ją o centymetr. No i suma tych wszystkich trzech, jak już mówiłem, to jest energia mechaniczna. No i na koniec reguła dźwigni. Siła razy ramię równa się siła razy ramię. Czyli jeżeli mamy w równowadze jakąś dźwignię czy kołowrót, to spełniona jest taka reguła, że z jednej strony i z drugiej strony jest taki sam iloczyn siły i ramienia. Ramię się wyraża w metrach, siłę w newtonach. To są takie typowe jednostki, ale tak naprawdę ważne, żeby się zgadzały, to wtedy przy rozważaniach się to skróci. I tyle tej wiedzy było, jeśli chodzi o wzory i jednostki, które pasują do wielkości fizycznych. Czyli mamy wielkości fizyczne, jednostki, wzory. Natomiast warto jeszcze tutaj w paru miejscach wspomnieć, gdzie się pojawiają prawa fizyki, gdzie coś nie jest po prostu definicją, tylko jest prawem fizyki. Wiele z tych wzorów to są po prostu definicje. Tak się umówiliśmy, że nazywamy coś i koniec, ale niektóre z nich coś wnoszą. I tak, tutaj
Ten napis to jest druga zasada dynamiki Newtona. Druga zasada dynamiki Newtona. Tak skrótowo piszę. Druga zasada dynamiki Newtona. Natomiast to, co jest w nawiasie, to jest prawo powszechnego ciążenia. Jego szczególny przypadek, też sformułowany przez Newtona. Szczególny przypadek, w szkole średniej poznacie dokładny wzór, dokładniejszy niż M razy G, taki, który można zastosować wszędzie we wszechświecie, chociaż nie mamy pewności, czy wszędzie zawsze działa, bo sprawdziliśmy go tylko dla bardzo małych odległości, dla bardzo dużych odległości, ale no nie mamy podstaw uważać, że nie. Nie ma jakiejś dobrej, alternatywnej teorii na ten temat. To jest definicja ciśnienia, to jest definicja gęstości. Tutaj już to, że tyle wynosi ciśnienie hydrostatyczne, no to jest powiązane z paradoksem hydrostatycznym, tak? Paradoks hydrostatyczny, który mówi, że właśnie ciśnienie zależy tylko od wysokości. Oczywiście też od rodzaju cieczy, no i od grawitacji, no ale o grawitacji nic nie mogli wiedzieć w XVII wieku. Bo to sformułował Pascal, a Pascal żył w XVII wieku. Blaise Pascal. Cóż mamy dalej? Wzór na siłę wyporu. I tutaj to jest tak naprawdę prawo Archimedesa, chociaż jakby się uprzeć, to można by powiedzieć, że prawo Archimedesa, no tak, ale właściwie to jest trzecia zasada dynamiki. Tylko, że Archimedes żył 2000 lat wcześniej niż Newton i odkrył to dużo wcześniej, sformułował. Dobra, powiedzmy, że jak mówimy o prawach, to jeszcze w okolicy tego, tu możemy napisać, że może wezmę tak, przy wzorze na ciśnienie, jeżeli możemy napisać jeszcze taką alternatywę, że pierwsza siła przez pierwszą powierzchnię równa się druga siła przez drugie pole powierzchni, wtedy, kiedy mamy jakąś pracę hydrauliczną. I wtedy to w nawiasie to będzie jakiś szczególny przypadek prawa Pascala. Przypomniałem sobie o Pascalu, to też sobie przypomniałem, że można to dopisać tutaj, jak najbardziej jest to na miejscu. Prawo Pascala. Praca to jest definicja. Moc to jest definicja. Energie, one też są tutaj w gruncie rzeczy zdefiniowane, tylko tak naprawdę one są policzone. To znaczy z wiedzy o pracy i z pewnych przekształceń matematycznych wychodzą nam te wzory na energię. I jeszcze z pewnej wiedzy też, tak? Czyli tu się kryje prawo Hooke'a, ale praktycznie nie mówimy, to dałbym sobie z nim spokój. Natomiast napisałbym jednak przy energii, że mamy takie bardzo ważne prawo, moim zdaniem najważniejsze prawo fizyki, które nazywa się zasada zachowania energii. I tutaj ono było i miało rzeczywiście swoją moc, miało swoje znaczenie. Natomiast to równanie też jest pewnym prawem fizyki i nazywa się ono reguła dźwigni. I w takiej wersji było znane przez Archimedesa. Nie jestem pewny, czy on je pierwszy sformułował, natomiast na pewno go używał. No i w gruncie rzeczy to prawo też w tej chwili już nawet nie jest w programie szkoły podstawowej. Ja to z przyzwyczajenia pokazuję, bo było to w programie gimnazjum, ale też dla domknięcia pewnej całości, że ta mechanika jednak przekłada się na jakieś ludzkie kompetencje. Bo w ogóle to prawo to odkryli na pewno jaskiniowcy. To odkryli ludzie w prehistorii. Natomiast być może Archimedes je pierwszy sformułował, być może ktoś niedługo przed nim. Ale współczesna fizyka, czyli ta taka prawdziwa fizyka, od Galileusza począwszy, to formułuje to inaczej. To znaczy, jest to po prostu szczególny przypadek. To jest sytuacja taka, że dwa momenty sił równe sobie, czyli suma momentów sił jest równa zero, czyli to jest szczególny przypadek zasady zachowania momentu pędu, zdaje się, jeśli się nie mylę. I mówimy tutaj o szkole średniej. Także w szkole średniej można nawet nie pojawić reguła dźwigni jako taka, tylko po prostu od razu będziecie korzystali z momentów pędu, z momentów sił. Niemniej jednak no, jest to jakaś nomenklatura fizyki XIX-wiecznej, może nawet XVIII-wiecznej. A tutaj Wam wystarczy to. Wystarczy Wam tyle, żebyście wiedzieli, jak to zastosować dla dźwigni i dla kołowrotu, żeby mieć takie intuicje fizyczne związane z pewnymi codziennymi sytuacjami, no bo jednak maszyny proste spotkać może nie codziennie, ale możecie spotkać w życiu oderwanym od szkolnej tablicy z fizyki. I to jest wszystko, co chciałem Wam przekazać i pokazać, jeśli chodzi o fizykę dla klasy siódmej. Dziękuję za wspólną podróż.